Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu symbolicznym. To właśnie na Trzciance Południe burmistrz Jaworski chciał umożliwić budowę kompostowni. Dzięki mojej inicjatywie oraz wspólnym działaniom mieszkańców Trzcianki udało nam się tą szkodliwą dla nas, dla naszej gminy, dla mieszkańców inwestycję zatrzymać. W naszym programie wyborczym stawiamy na lokalną przedsiębiorczość. Gmina ma tym przedsiębiorcom pomóc. Nie może tylko nakładać podatków. To ci przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, a ich podatki zasilają budżet lokalny. Naszym priorytetem programowym jest infrastruktura. Drogi gminne, zarówno w mieście, jak i na wsi. Kanalizacja. Mamy XXI wiek, proszę Państwa, a nasze ulice w mieście nie są skanalizowane. Również wioski nie posiadają kanalizacji. I wyzwaniem infrastrukturalnym, które nas czeka, jest modernizacja stacji uzdatniania wody. Bezpieczeństwo dostarczenia wody pitnej musi być dla nas w kolejnej kadencji priorytetem. Proszę Państwa, przed nami dwa wyzwania na kolejną kadencję. Po pierwsze, musimy uporać się z wykluczeniem komunikacyjnym. Tu mamy rozwiązania, mamy pomysły. Po pierwsze, wprowadzimy bezpłatną, darmową komunikację lokalną na terenie gminy. Po drugie, skomunikujemy miasto Trzciankę z piłą, komunikacją miejską. I po trzecie, uruchomimy centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia. Tu nie chodzi o wiatki, tylko chodzi o miejsce, z którego będzie można dojechać z Trzcianki zarówno do Poznania, Piły, Czankowa i innych miejscowości. Ostatnie 5 lat to katastrofa demograficzna. Trzcianka nam się wyludnia. Mamy pomysł, żeby to zmienić. Odblokujemy tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe, na których młodzi ludzie będą mogli się budować. Z jednej strony poszerzymy w ten sposób bazę podatników, a po drugie z tych młodych, prorozwojowych rodzin rodzą się dzieci, które w przyszłości będą uczęszczać do naszych szkół. Znajdujemy się przed Centrum Integracji Społecznej. To największa inwestycja ostatnich 5 lat burmistrza Jaworskiego. Budynek miał służyć organizacjom pozarządowym. Czy służy? To pytanie, z którym Państwa zostawiam. Organizacje pozarządowe są bardzo silne na terenie naszej gminy. Powinny realizować część zadań gminy, powinny zostać i w jeszcze większym stopniu dofinansowane z budżetu gminy poprzez różnego rodzaju konkursy. Stawiamy na współdecydowanie mieszkańców, powołamy rady osiedli, wzmocnimy sołectwa, przede wszystkim poprzez dofinansowanie w większym stopniu tych rad, które działają i powstaną. Utworzymy Gminne Centrum Zdrowia Psychicznego, Gminne Centrum Stomatologiczne. To dziecko ma być podmiotem edukacji, a nie infrastruktura techniczna.